do statystyki, to bardzo dobrze, że pani podkreśla, nie łapią się chociażby samozatrudnieni, tak? Albo osoby, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Mamy oczywiście szarą strefę i to jest, tego nikt nie neguje i przecież to jest również zjawisko badane, chociaż wiadomo, że nigdy dokładnie jej nie zmierzymy. To są szacunki. My mamy możliwości dorabiania i dorabiamy. Natomiast jest to kwestia tego, że jako kraj ciągle jeszcze na dorobku, ale już z pewnym dorobkiem, chociaż na przykład z niską skłonnością do oszczędzania, tak jak się też dowiadujemy z ostatnich publikacji, chociażby z początku tego tygodnia. My jako ludzie żyjący tu i teraz często zaczynamy się jednak zastanawiać, jakby patrzeć na swoje życie w trochę szerszej perspektywie, czy zmierzam do tego, co jest szczególnie jakby widoczne wśród ludzi tych z tego najmłodszego przedziału wieku aktywności zawodowej, czyli tych przysłowiowych, często się mówi o nich milenialsi, bo mówimy o tych ludziach do 24 roku życia, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, tak? Oni, to pokolenie zaczyna zwracać uwagę na coś tak istotnego, jak nie tylko materialny poziom życia wyrażający się właśnie w zarobkach i tym, co otrzymujemy co miesiąc na konto, ale również na jakości życia, bo to jest problem, że powinniśmy go sobie zadać. Należymy do najbardziej zapracowanych narodów na świecie, wśród krajów rozwiniętych. Jeśli popatrzeć na statystyki OECD, to bodaj tylko Koreańczycy chyba pracują dłużej w skali roku. W Europie ciągle zarabiamy za mało. A zarabiamy za mało. Ile czasu musimy poświęcić na to, żeby osiągnąć dochód, który, to jest subiektywna kategoria, dla każdego inna jest godziwy. Czy wystarczający? I to jest podstawowe pytanie, bo i dlatego dorabiamy. Tylko tak. Pytanie, czy stać nas na to. I ja nie mówię o jakiejś szarej strefie, jeśli chodzi o dorabianie, tylko chodzi w ogóle, czy poświęcamy swój czas. Chodzi o to, że doba ma 24 godziny, a człowiek nie jest tylko i wyłącznie pracownikiem, czy nie jest jakby tylko i wyłącznie tym aktorem poruszającym się na rynku pracy, tylko przeważnie kilka innych ról społecznych do spełnienia jeszcze mu pozostaje. I to jest na przykład kwestia tego, że to zapracowanie, spędzanie w pracy nie 8, tylko 10, na przykład 12 godzin, jeśli do tego doliczymy jeszcze, a to dotyka ludzi mieszkających tu w naszym mieście i w innych, kilku innych dużych miastach w Warszawie, kwestia dojazdów, na które poświęca się 2, 3, 4 godziny dziennie. To się odbywa kosztem życia rodzinnego chociażby. I my ponosimy potem wszystkie konsekwencje, nie tylko na poziomie osobistym, ale również jako za zbiorowość.